Hej, z tej strony Wejna, witam Was w kolejnym odcinku i tak jak Wam mówiłam, gramy sobie dzisiaj drugą wersją Hoga. Oczywiście ukradłam ten deck mojemu znajomemu z gry. On takim gra, ma chyba 6100 na ten moment, także ja postanowiłam sobie, okej, połączę Minera z Hogiem, tak on, i po prostu zagram tym deckiem. Tutaj jest Inferno, a jak dobrze wiecie, ja budynków stawiać naprawdę nie potrafię. Naprawdę serio nie umiem. No gdybym była na jakiejś lekcji stawiania budynków, to bym tego naprawdę nie ogarnęła, bo oglądałam wiele filmików, jak właśnie dobrze stawiać domki, jak się właśnie fajnie bronić, jak odciągać, ale oczywiście do mojej małej głowy nie chcę to dotrzeć. Także no, moi drodzy, musicie mi wybaczyć, jeżeli znowu przegramy dwie walki. Także życzcie mi szczęścia i lecimy na arenę. Czy uda nam się wbić ponownie 5800? Zobaczymy. Także trzymajcie kciuki, ale mnie wkurza ten włos. Teraz mam taką wielką kamerę i wszystko widzę. Wszystko widzę jak na dłoni. Oczywiście lecę standardowo. Połączę goblinki. Zabolało. Zabolało, ale coś tam mu porobiliśmy. Ja postawię Inferno. Wow, tutaj nasz kolega też gra Hogiem, także naprawdę jest wow, wow, wow. Dam zapa, żeby wiadomo te spiryty zniszczyć, żeby aż tak bardzo mnie nie denerwowały. Nie wiem, czy teraz podbić minerem. Zobaczę, mam nadzieję, że nie skręci na Kinga. Błagam, żeby tylko nie skręcił na... Okej, 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 okej. No to my sobie lecimy z barbarianami. O Jezu, czy uda nam się obronić, czy ten Exa nam wszystko zniszczy? Oh my god, ale ciężki przypadek wam powiem. Baby Dragon, piecyk Exe. No, nieciekawie, naprawdę nieciekawie. Ja oczywiście lecę na pusto, nie dokładam już naszych kochanych. Dam sobie zapa, pęk. Okej, spoko. Gobliny do obrony przed pykką, ale oczywiście jest baby dragon, to ja szybko jeszcze! No i niestety nie skręciła ta mini pykka. Nie skręciła. Ale dobra, ubijemy? Nie. Hordę oczywiście muszę... 5 HP. 5 HP. Hog leci z drugiej strony, okej. Powiem wam, że dwa razy rzuciłam Inferno. I dwa razy Hog skręcił na to, więc naprawdę jest progresik. Ciekawe, czy on będzie się bronić. Ja myślałam, że on rzuci piecyk do obrony, ale widzę, że on gra tak samo super jak ja. Walniemy fireballem. O Jezu, powiem wam, że najgorzej, bo nie mogę użyć hordy, bo on ma piecyk, wiecie? A jak on ma piecyk, to wiadomo, że co się może święcić. Katastrofa, no. Katastrofa. Dobra, lecę z... Powiedzcie mi, czy to ma kurde sens? Czy to ma kurde sens? Czy to ma sens? Bang. Ale dobra, ubiliśmy tego naszego rycerzyka. Okej, okay. Wypuści Hoga ze środka? Czy nie? Dobra, odwróciliśmy uwagę. Dobra, żeśmy odwrócili uwagę naprawdę zarąbiście. I my to oczywiście przegramy. Pierwsza walka i od razu przegrana. Ja pierdzielę, powiedzcie mi, czy ja mam serio takiego pecha? No i wiadomo, że ja nie potrafię grać, no ale hello. Jedną walkę chcę wygrać, tylko... Dobra, lecimy z drugą, ostatnią. Także proszę was, trzymajcie kciuki. I oczywiście standardowo łapka na pocieszenie musi być. Musi być. No naprawdę nie miałam kiedy wypuścić tej hordy, bo on miał cały czas ten pieprzony piecyk. I non stop tylko piecyk, 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 bum. Ja dam zapa, on też dał zapa. Okej, okay, okej, okay. Coś tam mu uszkodziliśmy tym tym minerkiem. Ciekawe, co tutaj poleci. Balon? Dobra, nic nie do... Nic nie wypuścił do tego. No dobra, to ja dołożę hordę tym razem. Mini pekka, powiedzcie mi, jak zmieniłam deck, to od razu są pekki, są duperele, jak tylko Hoga wzięłam, nie?
To jest po prostu naprawdę śmieszne. Śmieszne, uderzy. Ale plus jest taki, że możemy tą walkę wygrać. Naprawdę, możemy tą walkę wygrać, tylko musimy się naprawdę skupić. Ale jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby kurde było dobrze? Ciekawe, czy jak ja wywalę Fireballa i zobacz, on mi tutaj wypuści jakieś, nie wiem, barbariany? Byłoby śmiesznie, nie? Okej, okay, Giant. A tu pewnie horda minionów. A nie, minionki, okej. Okay. Mazapa? Mazapa. Mazapa, Mazapa. Czemu tego Giant? Druga walka przegrana. Serio, 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 serio. Nie potrafię grać żadnym deckiem z Hogiem. Serio, nie potrafię. Także no, moi drodzy, wybaczcie mi, ale jak widzicie, no... jest lipa, ale powiem wam, że w następnym odcinku stworzę taki mega, 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 mega drogi deck i sobie po prostu nim zagramy. O nie, mini Pekka! Co ty narobiłaś? Dobra, moi drodzy, przegraliśmy. To ja nie będę tego odcinka ciągnąć dalej, bo jak widzicie, nie chcę przegrywać. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Spadliśmy nawet z 5700. Elegancko, także ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że coś wygramy. Pa!